No i tak sobie jadę. Słońce powoli zachodzi. Wołga w tle. Elegancki widok. Ja, rowerek. I znowu fajne, proste drogi. Czego więcej chcieć od życia? Szczerze wam powiem, że nie wiem, czy to jest Wołga, czy może już jestem nad Bajkałem, a nawigacja i mapy mnie kłamią po prostu. No. Taki olbrzym. Masakra. Fajne klify tu mają takie miejscami. Tak się prezentuje mój rowerek. Jak na razie maszyna idzie elegancko. Wielkie podziękowania, ogromne podziękowania dla Bugla Bike Service i pana Łukasza z Rogów za super przygotowanie roweru. Nie ma powodu do narzekań. Zakwy cross również elegancko. Panel słoneczny też daje radę. Ładuje super powerbanka, gdy jest taka potrzeba. Także sprzęt elegancki, oby tak dalej. No i dojechałem do tego małego miasteczka nad Wołgą. Maleńki bodajże. Tak wyglądają zabudowania. Bardzo małe domki. W większości jeszcze drewniane. Ruch jako tako jest. Tam mamy jakieś bloki w oddali. Tutaj główna droga i jakiś pirat drogowy. Sklepiki. Obowiązkowo rury z gazem. Jak Ruscy chcą, to potrafią. Bardzo fajny deptak wzdłuż Wołgi. Widoki prawie jak nad morzem, nie się tu oszukiwać. Mamy osiedle bloków. Tu takie mniejsze domki i tak się tutaj rozciąga to całe miasteczko. Ludzie sobie spacerują, ciepło, fajna pogoda. Tutaj rybacy łowią ryby. Normalny kraj, wszystko ok. Dobra. Lecimy na jakiś nocleg. Wszystko super, no, normalny kraj, Rosja. No. Asfalt jak na ten deptak, muszę wam przyznać, bardzo, bardzo dobrej jakości. To w Woronieżu takich deptaków nie mieli, a tutaj w takiej małej mieścinie taki właśnie superancki deptak. Chyba faktycznie jest jakiś kurort wypoczynkowy albo coś w tym stylu. Ósma, słonko już dawno wstało. Spałem sobie w takim fajnym polu. Tam blisko mamy od razu drogę. Tam w oddali Wołga. Ależ to wielkie. A tu mamy jakiś ośrodek tam wypoczynkowy. A tam chyba stoki narciarskie, na które właśnie w zimie można poszaleć na nartach. Tak mi się wydaje. Tak na pewno to będą stoki. Dzisiaj ciężki dzień. Trzeba zrobić aż 200 km do Trugiatti. Zobaczymy jak to pójdzie, czy będzie dużo podjazdów, czy nie. Na dzień dobry wiem, że czeka mnie fajny podjazd z szutrówką. Może będą jakieś fotki, a może krótkie wideo z niego. Zobaczymy. Ale dzisiaj będzie głównie idzie do przodu. Nie będzie czasu na wideo ani fotki. Tam właśnie tą górę przede mną muszę pokonać. Tu się gdzieś muszę wspiąć na tą górę. Zobaczymy co z tego będzie. Ahoj przygodo. Bardzo fajny podjazd. Nie jest łatwo, shooter, stary asfalt. Teraz tu kręcę w prawo, że już w ogóle będzie gruntówka. Ale przygoda musi być. I znowu warto się było trochę namęczyć. Muszę wam przyznać, że widoki prawie jak w Chorwacji. Tutaj taki fajny podjazd, a tam w tle wybrzeże dalmatyńskie. Tak można powiedzieć. A to tylko zwykła rzeka Wołga. Patrzcie jaki fajny widoczek. Elegancki widoczek. Zjazd 5% na kilometrze. Będzie ogień. Tu jeszcze lekkie górki. Chyba tam przed nami w oddali miasto Syzań. I chyba od tego miasta już będzie płasko. Jeszcze miałem jako takie górki, a tam już powinno być coraz bardziej płasko. Chyba, że się mylę jak zwykle.
jadzie kolejna kawalkada tirów. I tak sobie jadą z mrozem, a ja to wdycham. Inhalacja elegancka. No ale tam przed nami elegancki widok. Super wszystko widać. Dobra, no to lecimy z górki. Dalekiej oddali nad Wołgą widzimy miasto Syzań. Tam właśnie zmierzam, za chwilę tam będę. A tu mam taki widoczek, ogromne pola, droga, no i w końcu Wołga i miasto. Miasto Syzań, tu jakaś cerkiew, a tu Wołga. I tam taka biedniejsza dzielnica miasta, bo w sumie to już inna wioska, tak mi się wydaje. Fajny, długaśny korek przed Togliatti. Cała masa tirów i osobów. A tu jakiś jeździec ze wschodu na koniu pasie swoją bestię. W Rosji jest korek, jakiekolwiek przepisy nie obowiązują. Każdy jedzie, każdy walczy o swoje przetrwanie. 3, czasami nawet 4 pasy pojazdów. Stoją mi się przepychają. Czysta Rosja. A teraz jadę za tirem. Ale nie byle jakim. To jest to polskie blachy. Aha. Mamy to. 10 na godzinę, bo korek, ale polskie blachy. WK 47.1 AC.